Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Pogadam dzisiaj o gniewie, nienawiści i złości, bo mamy ich bardzo dużo, szczególnie kobiety, bardzo głęboko zakorzenionej, niewyrażonej, wypartej. Mamy tego sporo i jesteśmy uwarunkowani do tego, żeby tego nie pokazywać, bo to jest fe. Dla kobiet to znaczy, że jesteś wredną heterą i histeryczką i nie powinnaś tego robić. I to jest w ogóle obrzydliwe. Nie zachowuj się w ten sposób. Kto z nas nie słyszał przekonania, że złość urodzi szkodzi, a na starość ci to wyjdzie na twarzy? Nie bądź taka zagniewana. Oj, już, już. Jeżeli mężczyzna się wkurza, gniewa, wścieka, ma na to większe przyzwolenie. Z drugiej jednak strony wielu mężczyzn, z którymi pracuję, doświadcza też takiego ocenienia, że panuje osąd, że jeżeli jesteś w gniewie, jeżeli jesteś w złości, bezsilności, wściekłości, nienawiści, to nie można na tobie polegać. Jesteś podatny, jesteś buła, jesteś nieodporny na stres. Co z ciebie za facet? Problem polega na tym, że każdy z nas odczuwa gniew, każdy z nas czasem odczuwa nienawiść, każdy z nas odczuwa złość, frustrację, naprawdę palącą potrzebę, żeby coś z siebie wyrzucić albo coś rozwalić nawet. Ale nie mamy na to przyzwolenia. Ani z zewnątrz, ani wówczas swojego. Bo jeżeli jako małe dzieci nie dostawaliśmy przyzwolenia od naszych rodziców, naszych opiekunów, że jeżeli się wściekamy, no dobra, jest jakaś przyczyna, to jest okej, wściekaj się, wściekaj, jestem tutaj. Jakby co, to pogadamy o tym później. Albo rozładujemy to jakoś później. W każdym razie widzę cię, słyszę cię, czuję, akceptuję cię. Nie znaczy, że cię w tym momencie lubię, ale cię akceptuję. Jeżeli nie dostajemy akurat takiego podłoża, a większość z nas nie, to mamy z zewnątrz sygnał, że te emocje są złe. Złe, ok? I te króliczki to specjalnie, bo nie ma czegoś takiego jak złe lub dobre emocje. Natomiast dostajemy sygnał, że jest to złe. Mamy ten iluzoryczny osąd, że takich rzeczy nie powinniśmy robić, tacy nie powinniśmy być, bo nie spotka nas z zewnątrz aprobata, a jeśli nie spotka nas z zewnątrz aprobata, to co robi nasz umysł? Z drugiej strony aprobaty jest kara, odcięcie, odrzucenie, samotność. I nasz umysł działa liniowo, więc albo-albo, podczas gdy nasze emocje, nasze instynkty, nasza intuicja, nasza energia, nasze ciało to są sferyczne, wymieszane ze sobą wymiary. O wielu barwach, wielu odcieniach, wielu smakach, różnych gęstościach i natężeniach. Ale umysł myśli liniowo. Albo coś jest dobre, albo coś jest złe. Ale jeśli coś jest dobre za bardzo, to już jest złe. Dla przykładu, jeżeli za głośno i za mocno się śmiejemy, jesteśmy zbyt radośni, to to już jest irytujące. Czy nie? I tak wypieramy emocje typu gniew, nienawiść i złość. I wypieramy też radość, oświecenie, przyjemność, która jest trochę za bardzo. I wyparte emocje niestety, ale magazynują się w ciele. I manifestują w jakieś sposoby, które nam potem bardzo przeszkadzają i bardzo nas bolą. I nie wiemy tak naprawdę później, co na nas wpływa, ale ma to na nas wpływ, a my czujemy, że nie mamy kontroli nad własnym życiem. Podam przykład. Moja klientka, około 35-letnia kobieta, piękna, wspaniała, naprawdę niesamowita dziewczyna, która odniosła ogromny sukces w swojej karierze. Ma problemy w relacjach. Kolejne jej relacje kończą się tak, że poznaje typów o bardzo podobnym mianowniku i po mniej więcej roku czy dwóch to się rozpada. I pytanie, dlaczego? Dlaczego znowu się tak dzieje? Sęk w tym, że zakochała się niedawno i nie chciałaby, aby ten związek skończył się jak wszystkie poprzednie. I żeby poszedł on dokładnie w taki sam mianownik, jak te poprzednie. Ale zauważa już te mianowniki. Zauważa już to. Zauważa, jak on ją irytuje. Zauważa, jak on wzbudza w niej czasami poczucie jakiegoś wstrętu albo takiej agresji, że ma ochotę mu przywalić. Związek jest młody, bo ma ledwie parę miesięcy, ale ona się zastanawia, co się ze mną dzieje. Pracujemy ze sobą i okazuje się, że moja klientka ma bardzo dużo wypartego gniewu w sobie. Jako mała dziewczynka, to była jedna ze scen, która się pokazała na naszych głębokich sesjach. Jako mała dziewczynka, mająca 5 lat, gdzieś zgubiła swoją ulubioną zabawkę. I to była jej ulubiona lalka. I jej nie było.
Mama chce ją zaprowadzić do przedszkola, ale dziewczynka urządza scenę. Nie wyjdę bez mojej lalki i koniec. Rodzice wiecie, jak to jest, prawda? Ale dla tej dziewczynki w tym położeniu ona straciła coś bardzo ważnego. Nie ma tego, a mama ją jeszcze zmusza do tego, żeby poszła do przedszkola, do którego nie chce iść. I nie ma obok taty, który by w jakiś sposób zareagował, bo on ogląda telewizję i nie robi nic. Dziewczynka gruntuje w sobie przekonanie, że to, co ona w tym momencie czuje, jest złe. Mama wyciąga ją siłą do przedszkola i w tym momencie zaczyna mieć bieg w jej życiu bardzo silne przekonanie. Mój gniew, moja wściekłość, one nic nie dają. Jestem bezsilna, jestem bez mocy. Nie potrafię nic, niczego nie zmienię. Jestem bezwartościowa. I wiem, że te przekonania brzmią jako ogromne, tym bardziej, że to jest w umyśle pięciolatki, ale dla pięciolatki, dla dzieci, u których mniej więcej około 8 roku życia mózg rozwija się na tyle, aby objąć kognitywnie wszystkie emocje, jakie do tej pory to dziecko czuło i nadać im wyjaśnienie, bieg i precyzyjne nadanie toru, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, to do tego czasu, mniej więcej do 8 roku życia. Jesteśmy ciałami emocjonalnymi. Absorbujemy to, co się dzieje z zewnątrz i wewnątrz nas i później nadajemy temu strukturę. I ta struktura wtedy w tej dziewczynce zaczęła mieć zalążek. I później w dorosłej kobiecie nabrała już muru, bardzo twardej skorupy. Gniew jest zły. Jeśli będę okazywać emocje, to spotka mnie takie odrzucenie, jak spotkało mnie z moją mamą i z moim tatą. I tak nie dostanę tego, czego chcę. I ona w tym związku zaczyna rozumieć, że ten gniew, który w niej się wzbudza, to jest gniew, który ona czuje od swojego obecnego partnera, a który ma bardzo spontaniczne podejście. Nie przejmuje się tym, co się dzieje, mówi to, co mu ślina na język przyniesie, ją to irytuje. W niej wzbudza to potworny gniew. Ten gniew, który ona poczuła. Pracujemy nad tym jeszcze, natomiast już teraz czuć wielkie postępy w niej, ponieważ nauczyła się bardzo ważnej rzeczy. Dokładnie takiej samej, jaką teraz chciałabym przekazać i Wam, jeżeli coś podobnego jest też w Waszym życiu i w jakiś sposób Was sabotuje bądź męczy. Gniew jest oznaką, że jakaś nasza granica lub jakieś nasze wewnętrzne ograniczenie jest naduszane. Gniew jest sygnałem, który pokazuje działaj, pcha do działania. To jest ognista emocja, ona ma spalić to, co się dzieje, po to, żeby na zgliszczach tego wytworzyć coś nowego. Gniew jest nieprzyjemny, dlatego go odpychamy, ale gniew jest potrzebny, bo on zmienia. On pomaga transmutować to, co się dzieje, w coś innego. Coś się kończy, coś innego się zaczyna, jak u mistrza Sapkowskiego. I gniew jest potrzebny, żeby go wyrazić i uznać. Jeżeli odczuwasz gniew, jeżeli cię pali w środku, masz ochotę komuś przywalić, to wiedz, że twoja granica jest naduszana i potrzebujesz to zaznaczyć. I nie mówię, żeby iść z gniewem i komuś autentycznie przywalić, ale żeby wyrazić ten gniew i powiedzieć, jestem wściekła. Gdybym mogła, to bym ci przywaliła. W zależności od relacji i stopnia spoufalenia, w jakiej jesteś. Jeśli to jest sytuacja służbowa, nie czuję się komfortowo z tym, co się dzieje. Czy mogę prosić o czas i przemyślenie tego i wrócę z odpowiedzią jutro lub za parę godzin. I ustaw ramę czasową i trzymaj się jej. Bądź człowiekiem swojego słowa wtedy. Ten gniew, który wyrazisz w ten sposób, po pierwsze, on jest zauważony. On już nie potrzebuje płonąć tak bardzo. Po drugie, twoja granica jest zaznaczona. Pokazujesz wyraźnie, tu się kończę. Nie wchodź, tutaj się kończę, tutaj ci nie wolno. I po trzecie, pozwalasz w ten sposób na to, żeby pokazać, że tak jak przemyślisz, gdzie jest wejście i furtka do ciebie, tak w tym rejonie, gdzie tu jesteś ty, a tu jestem ja, to w tej furtce, tu możemy być my. I tym sposobem takie dbanie o granice jest tak naprawdę budowaniem bliskości. Jeżeli czujesz nienawiść z kolei, ona ma bardzo podobne odczucie w ciele, co gniew. Jest równie paląca, równie silna, oślepiająca. Ale wiedz też, że nienawiść ma swoje podłoże i powiem to, choć to trochę kontrowersyjne, z miłości. Jeśli coś mocno i bezpośrednio zagraża czemuś, co kochasz, lub komuś, kogo kochasz, lub tobie,
Bezpośrednio i mocno. To pierwszym sygnałem jest nienawiść. Nienawiść jako sygnał, który mówi: weź ten cały gniew, który czujesz, i atakuj, bo musisz, bo inaczej to będziesz ty albo on czy ona. Gniew bierze się z miłości, takiej trochę dziecięcej, bo zaborczej. Takiej, żeby bronić koniecznie tego, co się dzieje. Ale to nie znaczy, że nienawiść jest zła sama w sobie. Jeśli posłuchać nienawiści i zobaczyć, na czym mi tak naprawdę w tym momencie tak mocno zależy i czy to jest dla mnie słuszne, czy to jest dla mnie sprawiedliwe, czy to mi służy, czy z kolei może właśnie to jest moje ograniczenie. Bo wiedzmy, że te palące odczucia oparte na gniewie, podsycane gniewem, one mogą też płynąć z ograniczenia wewnętrznego. I tym samym, jeżeli ktoś wzbudza Twój gniew, zastanów się, czy to jest moja granica i mam ją zaznaczyć, czy to jest moje ograniczenie z kolei, a ta osoba pokazuje mi je w tym momencie. I na nią projektuje mój gniew, że ona mnie atakuje, że ona czegoś ode mnie wymaga albo chce, a ja tego nie mam. A może właśnie nieprawda. Może właśnie ta osoba Ci pokazuje, że to masz, że stać Cię na to, że możesz. Na moich sesjach, na moich coachingach bardzo często ludzie się wściekają na mnie, ale później bardzo szybko dochodzą do wniosku, że to był tylko impuls i są wdzięczni potem, bo pokazałam im inną odsłonę. Ja też to przechodzę. W procesach, w których ja bywam, na które się decyduję, również doświadczam gniewu i wiem, że ten gniew jest po to, żeby mi pokazać, że właśnie walnęłam w jakieś swoje ograniczenie i on chce się bronić. Żeby zostać w tych granicach, w których jestem. To jest trudne, bardzo trudne, żeby rozpoznać, czy to jest granica, czy to jest ograniczenie, ale w miarę jak się nad tym reflektujemy, w miarę jak nad tym pracujemy, to staje się coraz jaśniejsze. Mam nadzieję, że dla Was również. A co ze złością? Omówiłam gniew, omówiłam pokrótce nienawiść, co ze złością? Złość jest takim zabarwieniem gniewu, który bierze się z bezsilności. Jeśli nie podejmujesz akcji, gdy pojawia się sam czysty gniew i nie wyrażasz go, nie respektujesz go, nie zauważasz, nie pozwalasz mu być w sobie i nie powiesz o tym tej drugiej osobie, która jest z Tobą zanurzona w tej sytuacji, a jest może tym zapalnikiem, tym triggerem, który wzbudza w Tobie gniew i nabierasz wody w usta i spinasz poślady i będę tym pod kontrolą, będę mieć to wszystko spięte i wżyję się później w domu. Złość jest z bezsilności. Moja klientka, o której wspomniałam, ona też w tej scenie czuła złość. I to brało się z bezsilności. Ona jako 5-latka nie ma żadnej władzy nad swoimi rodzicami, nie ma żadnych sposobów, żeby wpłynąć na to, co się dzieje i zmienić to, co się z nią dzieje. Patrzy na rodziców, którzy mieliby jej pomóc, mieliby coś zmienić, ale oni jak to rodzice. Mama zbiera się do pracy, tata jest zmęczony, ogląda telewizję po nocy. Ich też trzeba zrozumieć. Ona jako 5-latka tego nie rozumie, nie pojmuje, odpycha i spycha do siebie, wewnątrz siebie. Ta złość, którą czuje, sprawia, że czuje się bezsilna i w efekcie bezwartościowa. Czuje się bezsilna, bo nie potrafiła wziąć odpowiedzialności za swój gniew. Jako 5-latka oczywiście, że nie. I to jest całkowicie normalne. Jako 35-latka. Już tak. Już może ją wyrazić. Moja klientka złości czuje znacznie mniej, bo potrafi wyrażać swój gniew. I to jest mega osiągnięcie. I Wy też możecie. Moi drodzy, pamiętajmy jeszcze, że gniew jako bardzo ognista emocja pięknie przydaje się czasami w sypialni. Jeśli czujesz gniew i jego wyrzut, to można go transmutować. O tym, jak to robić, mówiłam już w moim wideo, jak używać gniewu w sypialni. Link gdzieś tu w rogu. Ja natomiast tym samym chciałabym Wam życzyć wszystkiego dobrego. Wyrażania swojego gniewu, bo to, że go wyrażamy, wcale nie znaczy, że jesteśmy nieprofesjonalni, histeryczni albo nie mamy rzeczy pod kontrolą. Gówno prawda! To bycie nieautentyczną osobą jest nie okej. Tworzy nam taki mały, narcystyczny bąbelek, w którym czujemy się bezpiecznie i jesteśmy mili. Lubicie miłych ludzi? Tych, co są milutcy i mówią dzień dobry, ale gdy chcesz, żeby Ci autentycznie pomogli, chcesz, żeby Cię wysłuchali, chcesz, żeby byli przy Tobie, oni nie mają czasu. Lubicie miłych ludzi? To nie bądźcie miłymi ludźmi. Bądźcie dobrymi ludźmi.
takimi, którzy się rozumieją i rozumieją innych ludzi. I tym samym życzę Wam przyjemnego, dobrego, ognistego i soczystego czasu. Do usłyszenia, do zobaczenia.